Cześć, z tej strony Mariusz Gliński, Biznes Web. Witam Was bardzo serdecznie podczas naszego kolejnego wideo, w którym omówimy sobie, jak HubSpot pomaga różnym firmom w Polsce. A jest dzisiaj ze mną Grzegorz Koniak z firmy Sonel, która właśnie wdrożyła HubSpota. Cześć, Grzegorz. Cześć, Mariusz. Miło Cię widzieć. Tak, Grzegorz jest marketing menadżerem w firmie Sonel i z nim współpracowałem już kiedyś od dwóch lat nad rozpoczęciem przygody z HubSpotem w tym momencie. Często Sonela widzę na parkiecie, bo to firma giełdowa i różne ciekawe rzeczy się pojawiają, szczególnie o waszej ekspansji na różne nowe rynki międzynarodowe. Gdybyś trochę Grzegorz przybliżył naszym tutaj widzom Kim jest Sonal, bo może nie, nie spotkali się z tą firmą, bo nie pracują w elektroenergetyce, jakichś takich elementach, a jesteście dość dużą firmą, która ten rynek obsługuje? E, tak, to bardzo możliwe, że nie spotkali się z nami, e, ponieważ e, operujemy w dość specyficznej niszy, jakim, e, jaką, jaką, jaką są e, urządzenia pomiarowe dla, dla branży elektroenergetycznej. E, Generalnie dbamy o to, żeby, żeby, żeby energia płynęła bezpiecznie. Robimy to dzisiaj na całym świecie, więc w zasadzie od momentu produkcji aż do, do gniazdka w każdym naszym domu. Nasze, nasze urządzenia pomagają w tym, żeby, żeby ten prąd płynął bezpiecznie. Głównie, głównie działamy w obszarach elektroenergetyki, ale w ostatnich latach mocno skupiamy się też nad tzw. OZE. A więc odnawialnych źródłach energii. W związku z tym nasza oferta mocno rozwija się w stronę fotowoltaiki, elektromobilności. Także mocno jesteśmy obecni w przemyśle, także, także mamy, mamy w swoim portfolio duże firmy przemysłowe, produkcyjne na całym świecie. No cóż, w tym roku jubileusz 30-lecia, i, i, i trochę jesteśmy z tego, nawet nie trochę, no jesteśmy z tego po prostu dumni. Od 30 lat to tutaj wymyślamy nasze produkty. Mamy własne dział RD. Nasze produkty są produkowane w Polsce, no i dzisiaj są sprzedawane na, na każdym kontynencie świata. No, poza Antarktydą, jak to się śmiemy u nas w firmie, ale, ale podobno na Antarktydzie też już były nasze produkty przywiezione przez, przez, przez różnych badaczy tego, tego kontynentu. Niech się stopi trochę bardziej, więc będą więcej budować może jakieś tam rzeczy porobią na tych elementach Antarktydy. 30 dokładnie. lat to, to, to sporo, to du, duża firma, i w pewnym momencie rozumiem, pojawiła się potrzeba jakichś systemów w organizacji, no bo no, jesteście jakby producentem, macie czyli cały proces od początku do końca, jeżeli chodzi o działania, wiele działów. No, to są też techniczne rzeczy, są dział obsługi klienta, jest masz, masz marketing, tam no przecież na wielu rynkach działacie. Jakbyś trochę opowiedział ten świat przed w ogóle decyzją o, o jakimś systemie? No bo ja nie mówię o tym, byłem w Hubspotie, bo to była decyzja bardziej nie tam, Hubspot to dotarło do pewnego momentu, ale decyzja była, że trzeba coś zrobić w końcu w Sonelu, bo minęło 28 lat, załóżmy, no tak, działania i y, tą ekspansję jakoś trzeba czymś wesprzeć. Jak to, jak to wyglądało, Grzegorz? Y no zdecydowanie. Jesteśmy, jesteśmy już w kategorii dużych firm. W tej chwili zatrudniamy ponad 350 osób łącznie, z czego w działach sprzedaży obsługi klienta i marketingu to jest około kilkadziesiąt osób, w tym też osoby rozsiane po świecie, które są naszymi reprezentantami handlowymi. E Firma przez te 28 lat, dopóki my się nie spotkaliśmy, zdecydowanie bardzo szybko rosła. Rosła cała branża elektroenergetyki, Sony rósł razem z nią, przez to, że też dostarczał dobre, dobre produkty na rynek, doceniane przez klientów. I my używamy takiej metafory, że to była taka pizza, która rosła i my doklejaliśmy kolejne placki. One nie do końca były przemyślane. Te składniki ze sobą być może nie pasowały i tak dalej. I po prostu doszło do sytuacji, że, że rozwój firmy no, był szybszy niż rozwój procesów, na których pracujemy. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, co jest chyba istotne, że musimy, musimy zacząć to w pewien sposób porządkować. Chcemy osiągać większą synergię, jeżeli chodzi o tą obsługę klienta, zarówno transakcyjną, jak i posprzedażową. No i, no, i tak się rozpoczął proces poszukiwania jakiegoś kompleksowego narzędzia, bo dodam też, że w historii oczywiście było kilka prób w firmie wdrożenia różnego rodzaju CRM-ów, bardziej w takim znaczeniu tradycyjnie handlowych CRM-ów, które już nie do końca obsługiwały tą sferę marketingową. No nie szło to wcześniej, w przeszłości. Te, te wdrożenia raczej nie kończyły się sukcesem albo kończyły się sukcesem fragmentarycznym, więc te. te, te, te Przeszłe narzędzia były raczej nie były, nie były kompleksowo używane. A powiedz mi, to było tak, że wy, jak podjęliście decyzję, że macie czegoś szukać, to wiedzieliście już o tym, że to coś musi łączyć w sobie wiele procesów, systemów w jednym najlepiej. Czy to się pojawiło jakby w trakcie eksploracji bardziej tych rozwiązań? E było tak, że ja zdawałem sobie sprawę jakie na rynku są rozwiązania dzisiaj i, i, i wiedziałem, że jakby już CRM, samo pojęcie systemu CRM odchodzi od tego stricte takiego tradycyjnie handlowego jak wcześniej mówiłem i że mamy dzisiaj dostępne na rynku systemy, które są platformą pracy różnych zespołów firmy. Natomiast jakby to, to wdrożenie u nas było podzielone na kilka etapów. Przede wszystkim na początek wspólnie zastanowiliśmy się w, w zespołach sprzedaży, obsługi klienta i marketingu. Co my w ogóle potrzebujemy, czyli, czyli zbudowaliśmy sobie taki wewnętrzny zakres e, wdrożenia, potem, potem, potem zaczęliśmy researchować rynek, i e, w tej pierwszej fazie, dla porównania, były i systemy bardzo skomplikowane, czy skomplikowane, takie najwyższe klasy jak Salesforce, Hubspot e, czy Zoho, które właśnie łączą, ale po drugiej stronie też mieliśmy, też mieliśmy narzędzia e, takie po prostu stricte handlowe. Natomiast jak zderzyliśmy to z naszymi potrzebami, z tym zakresem, który sobie opracowaliśmy wcześniej, no to szybko tu się okazywało, że, że te takie fragmentaryczne, tylko zajmujące się handlem systemy CRM nie będą dla nas wystarczające. No i tak, i tak, i tak de facto zawęziliśmy wybór do, 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 do trzech platform. Był to HubSpot, był to Salesforce i był to Zoho, także Tutaj ograniczyliśmy tutaj swój, swój, swoje poszukiwania. Tak, ale to popatrzmy, popatrzmy na tematy związane z tym. No to musi się chyba dużo pracy poświęcić po prostu, było rozpoznanie każdej takiej platformy, jeżeli chodzi o to, co NAR potrafi robić, jakie są zakresy aplikacyjne ich rozwiązań, czy, czy Zoho, czy sam HubSpot też przecież nie jest taki mały tak, żeby sobie go tam Szybko rozpoznać w tym to Trochę trzeba było chyba czasu poświęcić na wybór tych rozwiązań. Zdecydowanie tak. Sam wybór rozwiązania trwał kilka miesięcy. Natomiast no, bardzo tutaj też liczyliśmy na wsparcie firm, które wdrażają te rozwiązania. Więc było to tak, że zresztą tak jakby otrzymaliście od nas ten zakres potrzeb z prośbą o odniesienie się, które potrzeby jesteście w stanie zagospodarować. Do których być może trzeba coś więcej dorobić, a które są totalnie niemożliwe. Po tym, po tym de facto mieliśmy taki etap, gdzie, gdzie już wiedzieliśmy, że to będzie HubSpot, bo, bo już mieliśmy i zakresy, i jakieś takie mniej więcej widełki wycen. W ramach tego wyboru już HubSpota spotkaliśmy się z kilkoma firmami, które wdrażają w, w Polsce to rozwiązanie. No i cóż, no i tak nasze drogi się połączyły. No tak, pamiętam tutaj, że, że ja akurat byłem zaangażowany w ten proces, jeszcze na tamtym etapie, mm. wsparcia waszego. A ja byś tak powiedział, no bo rozumiem, że po prostu jakieś kryteria spowodowały na końcu, że ten Harpod został wybrany po prostu z tych, z tych trzech rozwiązań. Jakie to były jakieś główne kryteria, którymi się kierowaliście? Co tak. Co tak was przekonało do tego, że to HubSpot akurat jest super rozwiązaniem dla Sonel. Mhm. E, no po pierwsze, to co, to, 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 czyli ta sytuacja wyjściowa, więc łączy pracę z trzech zespołów w jednym narzędziu. E, po drugie, na pewno byliśmy pod wrażeniem jakby możliwości integracji zarówno z aplikacjami zewnętrznymi jak i możliwości API, które Hapsud posiada, bo e, jednym z naszych warunków było to, że nasze systemy wewnętrzne muszą być też zintegrowane z, z nowym systemem CRM. E, kolejny krok to było to, czy będzie to system międzynarodowy. Tak jak mówiłem wcześniej, my zatrudniamy ludzi w zasadzie na, e, nie tylko w Polsce, ale też poza granicami Polski. E, mamy między innymi trzy spółki zależne, więc ważne, co dla nas było, to był system międzynarodowy, który, który posiada wszystkie wersje językowe, który też ogarnia jakby te uwarunkowania międzynarodowe prowadzenia biznesu. A to nie jest takie oczywiste, bo, bo dużo narzędzi jest skupionych po prostu na Polsce, które są tutaj oferowane. No i też nie ukrywam, że tutaj jakby ten, ten, ten serwis, czyli to, że w Polsce istnieje kilka firm wdrożeniowych HubSpot'a. One generalnie cieszą się dobrą opinią. No i tutaj szczególnie jakby wasza robota, nie? bo ja też ja też wcześniej orbitowałem trochę dookoła waszych treści, które tworzycie, kontentu i, i materiałów, które mówią o tym, że jak wdrażać CRM, a jakie są te ważne aspekty tego wdrożenia, na co zwracać uwagę, jakie to daje korzyści, więc, więc to były też te czynniki. No i na końcu e, też oczywiście coś, co w biznesie jest dość naturalne. No, mierzyliśmy e, siły na zamiary i, i porównywaliśmy, że też mieścimy się budżetowo. E, no i tutaj akurat w przypadku HubSpot wszystko nam, wszystko nam się spięło. E, właśnie tu jest, wspomniałeś o tych interfejsach, bo tam jesteście takim e, przykładem firmy, która po prostu ogarnęła sobie integrację sama. No, tak? E, po prostu tak. systemem ERP. Dla wielu firm jest to super wyzwanie, moim zdaniem, po prostu. Być może nie mają swoich własnych programistów albo polegają na jakichś poddostawcach, jakie są, jacy są gdzieś tam stosowani, Ale tutaj ch chciałbym powiedzieć, że jako przykład Sonela i tego, co jest, to jest po prostu, że tu praktycznie nie było żadnego naszego wsparcia związanego z budową interfejsów, jest cała dokumentacja generalnie HubSpot'a. W zakresie api dostępna w internecie i zespół tutaj Sonela po prostu ten system zintegrował sobie sam w zakresie tego, co jest potrzebne i nadal chyba sobie integrujecie to tam, chcecie po prostu. No bo. Dokładnie, mhm. dokładnie. Jest tak, jak mówisz, no my mamy wewnętrzny dział IT i no chłopaki po prostu dostali dokumentację HubSpota. Otrzymali ode mnie, otrzymali ode mnie jakby zakres tej integracji, co z czym i w jakie pola ma się ma się synchronizować. No i dzisiaj mamy taką sytuację, że w zasadzie do Hubspota z naszego ERP trafiają wszystkie informacje o transakcjach. Jak idzie informacja o transakcji, no to zakłada się firma, jeżeli wcześniej nie istniała. Do tego podpina się kontakt osoby, która składała to zamówienie. Eee, no, także to jest takie. To, to jest bardzo wartościowe z naszej strony, że eee, po pierwsze mamy ten dział wewnętrzny IT, który potrafi to integrować, a po drugie HubSpot umożliwił to w miarę łatwy sposób i przede wszystkim bezawaryjny. Bo w zasadzie mamy już dwa lata tej integracji działające i ja generalnie nie pamiętam, żeby tam się coś wysypało. Eee, mm. Też doszło do takiej e, fajnej sytuacji, być może to będzie dla kogoś e, ciekawe że w ramach naszego działu IT jeden z programistów jeszcze wyspecjalizował w utrzymywaniu y, tych integracji z HubSpotem, więc y, y, potrafi to oczywiście szerszy, szerszy zespół potrafi utrzymać tą integrację, ale jest jeden człowiek, który po prostu bierze te zadania i, i z łatwością y, implementuje. No no właśnie, bo tutaj jest, ja bym chciał trochę odczarowywać zawsze klientom po prostu taki, takie rozwiązanie. Jeżeli macie dobrego dostawcę od Airpal, bo macie dobry zespół IT, bo teraz mamy też nowego klienta, który po prostu też ma dział IT, który też po prostu ma dużą wiedzę, to też jest spółka giełdowa. I po prostu widzimy, jak po prostu ludzie sobie sami po prostu są w stanie, bo znają te systemy dominowe, te erpy, co one robią, jakie są wymagania, po prostu szybko podłączyć. Tak? W większości przypadków to widzę problem z erpem, tam gdzie po prostu ktoś wdrożył tego erpa, jest jakiś dostawca, który gdzieś znika z horyzontu, i wtedy no, my nie jesteśmy w stanie, jako biznes web, znać erpa Sonela, na czym polega biznes tam w środku tego erpa, a nie? W... my wiemy, jak do HubSpot'a porzucać pewne pola i. i i jak przygotować HubSpota, ale pamiętajmy też, no odczarujmy sobie pewne rzeczy w HubSpocie, to, to nie jest tak, że to jest zamknięta skrzynka, do której trzeba musi programista Sonela wrócić do biznesu, żeby on powiedział co robić docelowo, prawda, więc to też moim zdaniem daje firmom bardzo dużą elastyczność, które mogą, które wiedzą co i jak, bo tutaj ja patrzę na wasze jakby cele, ten interfejs, jest na pewno jednym z krytycznych interfejsów w firmie, która jest produkcyjna. Tak? Zamówienia i synchronizacja produktów firm, zamówień czy kontaktów firm, statusów różnych, to, to jest podstawowe wymaganie. A jakie jeszcze inne tam mieliście cele związane z tym wdrożeniem HubSpota? Dodam jeszcze do tych integracji e, fakt, że HubSpot jest u nas też zintegrowany z PIMem, em co jest taką dość nieoczywistą integracją, czyli systemem do zarządzania danymi produktowymi. Z którego do, 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 do HubSpot'a trafiają wszystkie też informacje o produktach, jeżeli chodzi o indeks, nazwę, tak. rzeczy związane też z, z cenami. Więc handlowiec dodając transakcje, no ma po prostu to gotowe od razu w bibliotece produktów do podpięcia, do podpięcia produktu, jakim jest zainteresowany klient. Ja, Tylko tyle, o... ile tych produktów macie synchronizowanych, bo trochę tego macie chyba po prostu w ofercie. Jeżeli patrzę na wszystkie wersje językowe i wszystkie indeksy, no to to jest około 2-3 tysięcy indeksów w tej chwili. I one się synchronizują automatycznie, że, że robię ofertę dla klienta, podpinam produkty i po prostu sprzedawca sobie montuje całą ofertę z katalogu tak, waszego. Tak, tak. Jeżeli jeżeli zakłada nowy temat z klientem, to, to ma po prostu gotową bibliotekę produktów, też to jest zawężone do indeksów, jakie ten klient się posługuje, więc jest to mocno ułatwione mocno w, tym, w tym przypadku. No, i jak widać, ja tego nie wiem, bo Sonel jest samodzielny w zakresie po prostu robienia sobie różnych integracji, a szczególnie jak ten człowiek jest tam zainteresowany, no to może różne rzeczy podpinać w, w tym zakresie. Dokładnie, tak. Potem jeszcze przeszliśmy do obsługi klienta, i, i tutaj też mamy związane integracje z tak zwanymi ticketami, jeżeli chodzi o, o tą sferę serwisu naszych urządzeń, czyli jeżeli urządzenie trafia do naszej firmy. Jest przyjmowane na magazynie, to też ta te informacja od razu przez dzięki integracji z RPM pojawia się w CRM, więc biuro obsługi klienta na bieżąco ma informacje. Po pierwsze, że pojawił się, pojawiło się takie urządzenie klienta na serwis, a po drugie ma na bieżąco informacje o tym, na jakim jest etapie, bo też synchronizujemy statusy serwisowe, więc biuro obsługi klienta, jeżeli klient do nas zadzwoni, sobie, co się dzieje z moim urządzeniem, kiedy będzie odesłane po naprawie. No w zasadzie kilkoma kliknięciami wie, że w tej chwili już ma status na przykład w serwisie i tam serwisant się nim zajmuje, jest w trakcie i, i na przestrzeni paru dni będzie u niego z powrotem. Właśnie, bo tutaj y, nie powiedzieliśmy, że tak naprawdę wy y, doszliście do posiadania praktycznie tych trzech głównych elementów platformy Kapspota: y, sprzedaży, marketingu i serwisu. Y, tak? Tak, to to, tak, tak, to było. Poczekaj, hmm? było... bo, bo jest jedna rzecz ważna, bo. Nie zjedliście tego naraz, nie, tylko jest... za, za, zaplanowaliście taki projekt i nagle, no nagle, no większość klientów to rusza tam z trzema naraz po prostu, wdraża tu marketing, wdraża tam, serwis idzie, bo to są osobne zespoły, tu sprzedaż, a wy stwierdziliście, że zjecie chyba tego HubSpot'a po kawałku, tą pizzę. Tak, tą naszą pizzę, jak, jak wcześniej doklejaliśmy w różne miejsca kolejne kawałki pizzy, to teraz postanowiliśmy je po kolei. I zdecydowanie było tak. Generalnie, ja przed wdrożeniem miałem takie wrażenie, że większość firm zaczyna od tej części marketingowej, bo, no bo ona, nazwijmy to, jest taka może najbardziej sexy. My wyszliśmy z innego założenia, to znaczy, najpierw zaczęliśmy od tej części handlowej. I e, tak, jak, tak, jak, tak jak mówisz i pamiętasz, e, ja powiedziałem, że my dopóki tej handlowej nie ogarniemy i to się nie przegryzie przez naszą organizację i nie zacznie funkcjonować, to nie idziemy też na razie dalej, bo ta część handlowa jest tym korem, żeby te, te pozostałe hmm. działania mogły, mogły dobrze działać. I ścieżka była taka, że zajęliśmy się w pierwszej kolejności częścią sprzedażową, w drugiej obsługa klienta i dopiero teraz, czyli można powiedzieć, że na przestrzeni dwóch lat, dopiero w ostatnim półroczu weszliśmy na, na huba marketingowego co jest jakby super taką okazją, czy teraz szansą dla marketingu, bo dopiero teraz ten nasz marketing może być nałożony na tą resztę działań i dysponować pełną informacją. Chociażby wiedzą, jakie naprawdę produkty się sprzedają w ofertach w CRM, ie bo jeżeli przyszedł jakiś lead z internetu, poprzez stronę internet, czy przez wielkie kampanie, i teraz macie też katalog robione, to macie wiedzę na temat, jaki rynek kupuje, jakie produkty albo też, których nie kupuje, no bo przecież ten cały CRM zwróci Wam takie informacje w, w tym momencie. Tak, to jest trochę inne podejście w, w tym pakcie, czy inne. Często albo są robione równolegle te rzeczy, ale jeżeli chodzi o wdrożenia, no bo akurat dział jest bardzo odseparowany marketingowy od sprzedaży. Po prostu to są jakby dwa osobne byty i one nadal na tym HubSpot'cie trochę sobie wdrażają ten system. Trzeba tam potem tą integrację marketingu i sprzedażu zrobić jakby, ale ja widzę taką charakterystykę u was, że wy patrzycie od początku na całość przez pryzmat mojej komunikacji nawet z tobą, jeżeli chodzi o patrzenie na całość jakby HubSpot'a i po kolei, mimo że jesteś osobą z marketingu i się przedstawiasz jako osoba, jako marketing manager, przecież wszystkie elementy związane z wdrożeniem czy części sprzedażowej, czy serwisowej były organizowane z Tobą w tym momencie, więc to nienaturalne trochę, że osoba z marketingu musiała dwa lata czekać, czy tam półtora roku, na to, żeby sobie marketing huba wziąć. Przecież to była tylko kwestia pewnie rekomendacji na zarząd, że ten marketing by pierwszy poszedł i to nie byłby żaden problem. No cóż, warto było czekać i z tą świadomością całości na pewno było, było łatwiej. Generalnie jest tak, że w firmach jak Sonel, dużych firmach, gdzie, które zatrudniają kilkaset osób, a już w tych zespołach sprzedażowo-marketingowych i obsługi klienta to jest kilkadziesiąt osób, wdrożenie nowego systemu CRM, który jeszcze tak kompleksowo te procesy ogarnia, jak HubSpot, to powiedzieć, że to wyzwanie to trochę tak, jakby nic nie powiedzieć. I trzeba sobie zdawać na pewno sprawę z tego, że to wymaga pewnego czasu. Aż e, system okrzepnie, aż e, userzy e, przyzwyczają się do, do, e, do nowych procesów, które są już oparte o to narzędzie. E, także, także jakby z całą pewnością byliśmy tego świadomi. E, no, i tak, no i tak jak powiedziałeś, no dwa lata nam zajęło dojście, żeby te wszystkie huby mieć. No właśnie, i pomiędzy nimi mieliście takie przerwy, które na, jakby wy. Grzewały tego HubSpot'a po prostu sobie w danym, w danym procesie. Dokładnie, to, tak. To, to jest właśnie, to jest właśnie da, da, że to się musi przegryźć, więc wiedzieliśmy, że to chwilę zajmie, że to nie jest tylko etap warsztatów z Wami i zamykamy ostatni warsztat i nagle wszystko zaczyna świetnie funkcjonować, tylko to jest jeszcze później ta praca, no też zarówno, zarówno pracowników, jak sprzedawców, handlowców, ale też managementu na to, żebyśmy. Wspólnie, wspólnie te procesy teraz wdrażali w życie. Dodam też, bo, bo zauważyłeś, że zajmowałem się wszystkimi trzema hubami. Na przyszłość, dla, być może posłuży to, to innym innym firmom, które będą stały przed tym wyzwaniem wdrożenia CRM-a. No, według mnie to się nie uda, jeżeli wewnątrz firmy nie ma przypisanej osoby, nie ma tego projekt menadżera, który ogarnia to. No i akurat w naszym przypadku to byłem ja. Ale, ale trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że samo rzucenie wdrożenia i liczenie, że po warsztatach z Wami, wyłącznie po warsztatach z Wami wszystko się zadzieje, no to, no to tak nie działa. Musi być ktoś wewnątrz, co będzie prowadził te tematy. No tak, ale to też jest taka charakterystyka e, firmy, e, którą często widzimy w, e, przy Kapspozie większej, że jest tam świadomość połączenia pewnych procesów razem w jednej platformie. Po prostu i ona jest dosyć silna ta świadomość, jeżeli chodzi o to, co to ma dać i wtedy tą korzyść z tego HubSpot'a można w jakiś sposób wydobyć zdecydowanie większą, więc jakby z takich punktów jeszcze korzyści, które dzięki HubSpot'owi otrzymaliście, bo integrację, samodzielność działania na, na platformie, no to na pewno spore elementy. Co byś jeszcze mógł dodać, Grzegorzu? Zdecydowanie zwiększyliśmy synergię działań między zespołami, przepływ informacji jest dużo szybszy. Wcześniej to wszystko opierało się o, o bardziej o taką komunikację wewnątrz firmową na mailach, na jakichś komunikatorach. Teraz w tej chwili, jeżeli coś dotyczy klienta, odbywa się w CRM-ie. Kolejna, kolejna, kolejna jakby bardzo duża korzyść, no to zdecydowanie. Zdecydowanie ulepszyliśmy jakby tą obsługę klienta, zarówno na etapie transakcyjnym, bo proces sprzedaży został dużo bardziej uporządkowany, wiemy co się dzieje, na jakim etapie jest klient w swoim zakupie, po też takie posprzedażowe i bieżącą obsługę, bo, bo w tej chwili jakby wszystkie tematy od klientów mamy zamknięte w tikety, to wszystko jest na, na tablicach kanbanowych wewn wewnątrz HubSpot'a, ten przepływ informacji między pracownikami jest dużo lepszy Tutaj też warto zauważyć, że u nas nie tylko działa sprzedaż, obsługa klienta i marketing na HubSpot, bo za tym poszły od razu zespoły, które zajmują się na przykład serwisem, czy zajmują się jakimś kalibrowaniem urządzeń klientów, bo nasze urządzenia powinny do nas raz na rok trafić, gdzie przychodzą tak zwane wzorcowanie i tutaj też jakby ta wymiana informacji między zespołami jest, jest świetna. Zdecydowanie też ta ostatnia część, bardzo ważna dla nas, to jest mierzenie działań i ich raportowanie. Także HABSU posiada te panele analityczne, które w przyjemny i prosty sposób pokazują te najważniejsze metryki, które, które chcemy śledzić. No, i tutaj mamy wtedy całą tą platformę. Natomiast tak z, bardzo przychodzi mi taka jedna metafora. Jeża do waszej firmy. Ona mi jest bardzo bliska też z punktu widzenia naszej, naszej firmy, to znaczy z takiej książki od dobrego do, do wielkiego, Był, była koncepcja jeża i lisa, nie? czyli że lis się rzuca na różne rzeczy, tak upraszczając, łapie się wszystkiego. Teraz powdrażamy wszystkie aplikacje na raz albo porobimy różne rzeczy, bo w sumie mamy pieniądze na to, to możemy to zrobić i iść. A tutaj tutaj poszliście raczej nie w sprint, a w maraton i taki, a Jerz sobie idzie do przodu i tu swoje, dojdzie swoimi krokami po prostu do, do tego celu po prostu, nawet jeżeli on zajmie półtora do dwóch do lat, ale przy takiej skali organizacji to trochę jest też dobry przykład pokazania tego, że trzeba być trochę cierpliwym po prostu, mieć te osoby moim zdaniem świadome bardzo możliwości technologii, bo to nie jest bo to, że IT się podłączyło samo, robi różne rzeczy, to jest, można powiedzieć, że jesteście producentem, ale on wywodzi się bardzo z inżynierii i różnych rzeczy, więc poznanie świadomości technologii w procesach jest istotne, moim zdaniem, tak samo tutaj. No bo te raporty wszystkie i działania, to wszystko przecież jest robione przez Was dzisiaj samodzielnie. Tutaj nie ma czegoś takiego, że ja to powiem, że my tu już o... Od lat współpracujemy na bieżąco, my wam rozwijamy tego Hub Spota, budujemy wam tego Hub Spota, i tak dalej. Jesteście przeszkoleni z tej platformy, macie swoje własne osoby, które chcą coś tam dewelopować i robić, więc to też pokazuje, że firmy są w stanie być samodzielne, po prostu w różnych działaniach, rozwijać te rzeczy. My jesteśmy od nowych hubów w tym przypadku, jeżeli chodzi o te działania. Pomówmy trochę na temat tego właśnie o nas, trochę pomysłów, bo dałeś mi informację, że my wcale nie byliśmy najtańsi, jeżeli chodzi o nasze rozwiązania, aczkolwiek z drugiej strony jako całość porównywania z Salesforce'ami, z Zoho innymi, to już była trochę inna kwestia, czyli można powiedzieć, że jak konkurujemy z, pomiędzy Salesforce'em, Zoho, to, to są inne wyceny, jeżeli chodzi o wdrożenie HubSpot'a, no ale tutaj już po prostu ci, którzy się tam tego HubSpot'a chcą zrobić, to my wcale tacy najtańsi nie jesteśmy. To też jeszcze nawiążę do tego, co wcześniej w tej chwili powiedziałeś, czyli o tym, że teraz już samodzielnie sobie działamy na systemy. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy na tym etapie właśnie wyboru firmy wdrożeniowej, powiedzieliśmy, że hałsu to jest takie, taki system, który po jakimś czasie zauważycie, że sami będziecie się go uczyć i sami będziecie sobie wszystko już robić po jakimś czasie. I, i teraz po tych dwóch latach. Z, z jakby, jakby w stu się mogę z tym, z tym zgodzić, bo w ogóle dochodzi w tej momencie już do sytuacji takiej, że zespoły, które pracują na HubSpot'cie same wynajdują różnego rodzaju rozwiązania, czy pomysły na to, jak jeszcze bardziej dzięki HubSpot'owi usprawnić swoją pracę. I, i, jakby, I to jest jakby coś świetnego, że, że czy handlowcy, czy osoby z biura obsługi klienta one przychodzą i mówią, słuchaj, tam jeszcze takie coś można zrobić. nie? To słuchaj, pomyślmy, żeby to wdrożyć. I, i to zdecydowanie też jest e, coś fajnego. E, jeżeli chodzi już o, o wybór, o wybór dostawcy, e, tak, nie byliście najtańsi. Natomiast e, spotkaliśmy się z trzema czy czterema firmami z Polski, które wdrażają tylko, znaczy t, tylko Hubspotem się zajmują i tylko spota wdrażają. E, i z, tego, i, z tego, I z tego co pamiętam, no zdecydowanie dużą rolę miało to, że no wy też tworzycie te treści, tą edukację całą, która jest dookoła. I e, na pewno w momencie wyboru takiej firmy wdrożeniowej, ja jako klient dużo lepiej się czuję, że widzę, że tam jest wiedza, że oni się w tym specjalizują, że dzielą się tą wiedzą. I, I jakby to, to, to jest dla mnie mega istotne, żeby, żeby wypełnić cel, jakim jest zakończenie wdrożenia i, i, i uruchomienie systemu. Poza tym, no też jakby dysponowaliście takim największym zespołem, który był wyspecjalizowany w HubSpot, więc inne firmy też tego nie do, końca, nie do końca to miały, te z którymi rozmawialiśmy. Także, tak, no to pokazuje, że to nie chodzi tylko o cenę, ale też o to, żeby. No, że, żeby, żeby po naszej stronie było to przekonanie, że zrealizujemy cel z tym partnerem. No tak, bo my y, y, pamiętam nasze rozmowy wcześniejsze, jakby z tym y, też działaniem samemu, y, my z jednej strony nie czarujemy, że tam jest jakaś czarna skrzynka, która po prostu jest jakimś zamkniętym systemem, bo tak jak, jak zawsze mówiłem, to była mało filozofia HubSpot'a. tak? Oczywiście, y, jeżeli ty nie masz zespołów u siebie jako klient, y, które mają wiedzę na temat zmian, nie masz wolnych zasobów do tego, mogą mieć różne klienci procesy ustawione. Wtedy korzystają z naszej pomocy przy ustawieniach różnych elementów i zmianach i, i procesach w tym momencie. Czasami zastępują pracowników, naszymi pracownikami, jeżeli chodzi o, o wiedzę po prostu. Ale to nie jest tak, że my mówimy, że mamy zamknięte takie rzeczy. Dzisiaj Dostałbyś, bo to już minęło trochę czasu, dostalibyście całe szkolenia od nas, HubSpot, Admin, które by was szkoliły z różnych rzeczy, jeżeli byście mieli potrzebę, bo współczesne firmy takiej skali jak wy mają pracowników IT i oni mówią wprost, że nasi ludzie musi, muszą uznać tego HubSpota, bo my musimy pokazać po prostu, że, że my go też rozumiemy. tak? Jest takie oczekiwanie, że nasi ludzie rozumieją technologie, które mamy w firmie. Nie jesteśmy uzależnieni od vendorów bardzo mocno. W takich ramach daje nam to większą elastyczność. Nie mamy takiego lok, loka na, na wędorze. Oprócz Hubspota, którego macie, przecież na nim procesy no to macie trochę zlokowania na tej technologii jesteście, ale z partnerami to, to, różnie, to różnie bywa w tym momencie. I tak, no to dla mnie zawsze było coś takiego, żeby trochę być jak taki oddział Hubspota. Dlatego trzeba produkować treści, jakby być takim oddziałem po prostu i pokazywać ludziom w Polsce, no bo HubSpot przetłumaczył swojej strony AI na polski, ale to dużo jeszcze jest nawet w samym HubSpocie do, do zrobienia, jeżeli chodzi o pewne elementy tego tłumaczenia, wykorzystywania go do, do swoich rzeczy. Mhm. No dobrze. A jaka jest przyszłość przed sonerem w tym momencie, jeżeli chodzi o HubSpot? No bo to nie stoi w miejscu. Pojawiły się różne rozwiązania, które no moim zdaniem dla Was, na, wchodząc na rynki gdzieś zagraniczne, to marketingowi mogą trochę pomóc. Jak Ty to widzisz, Grzegorz, po prostu z Waszej strony teraz? Jako następne jakieś działania? Zdecydowanie, jak jesteśmy już po wdrożeniu tych trzech hubów, nabyliśmy. Nawet nie tyle narzędzie, bo, bo HubSpot'a ciężko nazwać tak stricte, że to jest tylko narzędzie. Nie? To jest pewnego rodzaju już trochę filozofia pracy, bo, 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 bo to jak oparliśmy pracę o HubSpot'a dzisiaj determinuje procesy w wielu zespołach, determinuje komunikację między ludźmi i wiele innych rzeczy, które są związane z tą obsługą klienta i prowadzeniem biznesu. Mamy w tej chwili... System, który umożliwia nam prowadzenie w nowoczesny sposób sprzedaży i, i marketing. Od, od momentu, jakby szukania nowych tematów, leadów, aż po raportowanie, analizowanie tych działań, żebyśmy mogli, mogli, mogli dalej optymalizować i, i polepszać nasze działania. W tej chwili dla nas głównym celem jest to, żebyśmy jeszcze mocniej zintegrowali te obszary sprzedaży i marketingu. W wielu firmach problemem jest to, że te działy często żyją odsyperowane. My chcemy, chcemy i z każdego dnia dążymy do tego, żeby marketing współpracował ze sprzedażą i działania marketingowe wynikały z informacji z rynku od klientów, od handlowców i z tego, co się dzieje też po tej stronie transakcyjnej. I to jest jakby plan na najbliższą przyszłość. To znaczy, jesteśmy teraz w momencie, w którym determinujemy naszą strategię na kolejne trzy lata. No i jedną z ze centralnych e, ról w tej strategii na pewno będzie grała ta integracja sprzedaży i marketingu w oparciu o doskonalenie procesów lead generation, wygrywania leadów, e, przekazywania ich do sprzedaży, analizowania co się działo w tym procesie sprzedaży no i tak jak mówiłem, tej informacji zwrotnej do marketingu, czy to na pewno działa, jakie mamy wyniki, optymalizacji i tak dalej. Także w tej chwili mamy, mamy system, mamy ułożone procesy pod to, Mamy działających ludzi, i teraz jakby jeszcze do tego dorzucamy bardziej ten poziom wyżej, na, na poziomie strategii, e, na poziomie strategii, jeszcze dodatkowe procesy, wzmocnienie ich i, i, i no coś, co będzie wpływało, mam nadzieję, w, jeszcze mocniej na wzrost naszych przychodów. No to tutaj pamiętam jakby rozmowy z Pawłem na temat tego marketing waszego, jakie procesy macie marketingowe opracowane, na jakim poziomie jakby po prostu no to taki poziom opracowania jakby koncepcji działań marketingowych na tylu rynkach jakby z punktu widzenia zespołu marketingowego, który ile u was osób liczy zespół w chwili obecnej? W tej chwili to jest 10 osób. No 10 osób na, na, na prawie cały świat z treściami i komunikacją na, no powiedzmy sobie, rozpiętość geograficzna jest bardzo szeroka. Niektórzy tam jeszcze śpią gdzieś, jak my teraz rozmawiamy. Tak, tak. No, dla przykładu osób... uruchomiliśmy, dla przykładu, który dobrze zobrazuje, no to uruchomiliśmy w ostatnim miesiącu platformę e-commerceową z dystrybutorem w Chile, więc to jest platforma, która jakby stanowi fundament na danym rynku do dalszych działań. Nie? Czyli taki punkt styku z klientem. I obudowujemy to działaniami związanymi z, z pozyskiwaniem lidów i, i sprzedaży na danym rynku, więc y, tak, oni jeszcze śpią. No a poza tym gadają po hiszpańsku, a teraz pojawiają się te wszystkie narzędzia jak content huby i inne rzeczy, które mogą wam pewnie na ten hiszpański szybko przetłumaczyć wszystko, co tam potrzebujecie ze swoich działań, co tam macie na HubSpot'cie oczywiście, no bo trzeba mieć to na HubSpot'cie, żeby to zadziałało. Eee, Jesteśmy to, na etapie to... testów tych rozwiązań, bo one są relatywnie świeże. Eee... No i, i zobaczymy, no jakby sama myśl, nie ma co ukrywać, no tłumaczenia i obsługiwanie, bo my prowadzimy działania marketingowe standardowo w czterech językach, więc wszystkie materiały, które my robimy pojawiają się oczywiście po polsku, po angielsku, po hiszpańsku i po niemiecku, tak żeby obsługiwały jak największą ilość rynków, więc, więc proces tłumaczeń w tej chwili, który jest oparty o biura, tłumacze, o biura tłumaczeniowe i, i taką współpracę z, z tłumaczami, no Jest na pewno pracochłonny i kosztochłonny, więc testujemy Content Huba, patrzymy, jak te tłumaczenia, które tam są zaoferowane, mogą nas, nam pomóc w najbliższej przyszłości. Na pewno widzę to tak, że ten pociąg podjechał. Po prostu on nie wszędzie jest doskonały, jeszcze po prostu nie wiadomo dokąd jedzie, co zrobi. w tym. Robi śmieszne rzeczy czasami. Ten AI cały. Po prostu nie, nie do końca mówi angielskim akcentem w tych polskich tekstach trochę. Zdjęcia czy grafiki z ludźmi nie daje tak rady, bo wydrukowuje nam, znaczy generuje nam osoby, których normalnie byśmy takiego na stoku nie kupili zdjęcia w to no. momencie. Ale to jest początek, który mocno ja na pewno widzę duże możliwości w tym, że właśnie na, na rynkach międzynarodowych ta pracochłonność, bo patrzę na swój przykład. Mam po polsku o stronę, ale mają na cms -hubie, więc jak ją będę miał nowszą, to pewnie przeklikam ją w jeden dzień i dam komuś do sprawdzenia bardziej pod względem języka angielskiego, na przykład, niż dostarczeniami tekstów. Więc no, tutaj, idą, tutaj idą duże zmiany w Takio, takiego AI'a i działania, raporty w HubSpocie, które myślę, wydaje się, zderzą się trochę z rzeczywistością europejską, bo w, pewnie w Stanach w HubSpocie będzie można wpisać trochę więcej pytań do AI'a niż w Europie, ale mam nadzieję, że będę miał możliwości i nie będę musiał zmienić firmy na Stany. Myślałem tak ostatnio, ale stwierdziłbym, że wtedy nie będę miał klientów, bo będą mnie pytali, że jestem jakimś third country i nie mam zgody na transfer danych. Nie? I, no i taki, taki log po prostu, wiesz, może zaistnieć w tym momencie. Grzegorzu, zbliżamy się do końca. Powiedz mi, co tam z tyłu na tym jest ten Sonol MPI-540? Co to jest? To jest nasz flagowiec, a więc to jest tak zwany wielofunkcyjny miaring elektryczny. On tu jest zaprezentowany z, taką, z takim adapterem do stacji ładowania pojazdów elektrycznych także jest to urządzenie bardzo bardzo nowoczesne, przystosowane do, do, do najnowszych norm, które są w, w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, także no także taki to jest flagowy, z który tak staramy się też pokazywać i myślę, że może być też jakby takim jak się mówi, że robimy mierniki elektryczne, jakieś rozwiązania pomiarowe, jakieś tam softy do tego i tak dalej. Wiele ludzi tak za bardzo nie wie, o co chodzi, nie dziwię im się, bo ja przez pracę w Sonelu też za bardzo nie wiedziałem, o co chodzi. Ale jak już zobaczą takie urządzenie, które gdzieś tam się podłącza, jakieś tam wykresiki, funkcje, to, to bardziej obrazuje, obrazuje to, na czym polega praca tych naszych produktów. I to jest dla kogoś, kto te buduje na przykład stacje, czy obsługuje te stacje ładowania? Kto jest odbiorcą takiego miernika? Eee, zarówno ci, co budują ładowarki, i tacy, którzy je montują, bo, bo to też nie zawsze jest tak, że ten, co je produkuje, te stacje je montuje. Na szczęście jest oparto jakąś sieć wyspecjalizowanych firm, które montują to. No, cóż, no my widzimy w tym przyszłość. Wygląda na to, że świat będzie szedł w tą stronę i tych stacji będzie coraz więcej. Też tak idzie w tą stronę prawodawstwo. Bo, bo te aktualne prognozy czy, czy, czy prawo mówią o tym, że. W, przy autostradach już tam, co e, określona ilość kilometrów, która jest dużo mniejsza niż, e, niż teraz, ma być ładowarka, także e, mocno inwestujemy w ten obszar. No właśnie, to się tylko zmienia. przypomniałem jedną rzecz, że ja przecież kończyłem technikum elektryczne. Tak naprawdę jestem technikiem e, elektrykiem, e, tylko moja droga się potem zmieniła, już poszedłem na inne studia, inne działania no ale pamiętam mierniki, pewnie jakbym obejrzał mierniki, co to mierzy teraz, a co to mierzyło dwadzieścia parę lat temu, to pewnie jest przepaść, bo patrząc na, na historię Sonela, to bym pewnie powiedział, że to jest mniej więcej tyle lat, kiedy ja byłem w technikum, może trochę nawet więcej. Jak ja bym skończył technikum, założył taką firmę, bo się pasjonowałem po prostu mierzeniem, pomiarami i tak dalej. Studia skończył w tym momencie, to może bym Sonela otworzył, a tak skierowałem się Aha. w drogi HubSpot'a. A no Mariuszu, jakby coś w przyszłości nie wyszło z HubSpot'em czy z business Webem, co oczywiście nie wygląda, bo rozwijacie się świetnie, to zapraszamy do Sonera. Super, Grzegorz, dziękuję Ci bardzo za, za dzisiejsze spotkanie i dowiedzenie się na temat tego właśnie, jak HubSpot Sonerowi pomógł, pomógł. Cieszę się po prostu, że rozwijacie się, bo dla mnie to jest bardzo takie ostatnie przemyślenie, że bardzo dużo firm polskich trafia do nas. Takie, które są już też na giełdzie, jakby to też pokazuje rozwój tej firmy, no bo no, to, to nie są już małe, małe firmy i docierają do, do tego i jest ta ekspansja zagraniczna, którą to wspiera, jakby, więc to też jest fajnie popatrzeć na to, że, że dużo polskich firm po prostu no, rozwija się po prostu w taki sposób, nie, i też wchodzi na jakieś nowe etapy, więc dla nas zawsze też jest fajnie popracować z takimi firmami po prostu i zobaczyć, nie. W tym momencie. Sondel nic nam nie powie na początku, bo nie, nie mierzymy, ale w pewnym momencie patrzymy o kurczę. To jest coś dużego, więc jeszcze raz Ci dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Również Tobie dziękuję raz zespołowi, który nas wspierał we wdrożeniu i w zasadzie dalej codziennie możemy liczyć na Wasze na wsparcie. To dzięki Wielkie i do zobaczenia przy jakichś następnych naszych wspólnych działaniach. Cześć, do zobaczenia.